Jest taka tradycja, że tutaj na przykład jak ktoś ma winogrona, my mówimy loza, czyli loza, winorośle, winogrona, to jest praca wspólna. Czyli na przykład najlepiej to wygląda przy zbiorach, no bo wtedy to jest spotkanie. Dzwoni się, słuchaj, ja zbieram winogrona, chcesz przyjść, przychodzę. Pomagamy w zbiorze, a później siedzimy i ucztujemy. Macedonia jest krajem typowo rolniczym i tutaj jest takie przywiązanie do ziemi i do tego, co jest rodzinne. Dobar dzień. Dzień dobry. Zapraszam. Czy jest gojnik? Ima. To jest tak naprawdę lek praktycznie na wszystko. Planiński czaj, czyli w tłumaczeniu na język polski herbatka górska. Po polsku mówicie gojnik. Świetny, naprawdę świetny. Tutaj mówi się o tym na Bałkanach, że jeszcze w czasach Aleksandra Macedońskiego jego żołnierze leczyli rany wywarem z takiej herbatki. Na żołądek, dla wzmocnienia odporności, na artretyzm, na wszystko. W Polsce w sklepach zielarskich za grube pieniądze, a tutaj rośnie w okolicznych górach. Także zbieramy, wykorzystujemy przede wszystkim zimą, no bo wiadomo, wtedy cieplutka herbatka. No i taki tutaj pęczek kosztuje mniej więcej 3 zł. To jest dzika róża. W Polsce jest znana herbatka z dzikiej róży. Ona tutaj rośnie, nazywa się szipak. Podobno to jest bomba, jeżeli chodzi o witaminę D i C. Gotujemy ją, miażdżymy i najlepiej taką herbatkę, taki wywar jeszcze posłodzić miodem. Także wtedy to jest naprawdę tutaj bomba witaminowa. Mamy dziurawiec, tutaj mamy matoczinę, czyli jest to melisa. No wiadomo, doskonała na nerwy. Jak nie pomoże melisa, to pomoże rakija. Bardzo silna jest wiara w uroki. Co ciekawe, możemy spotkać się częściej z tym, że ktoś rzuca na nas zły urok, niż nam dobrze życzy. Jest to związane przede wszystkim z dawnymi zabobonami po prostu. No na przykład jak boli głowa, no to ktoś może zapytać, a gdzie chodziłeś? To na ciebie spoglądał, bo jest taka wiara w złe spojrzenie. Dlatego jak my mamy dziecko malutkie, no to oprócz tego, że jak spotka jakaś babcia nas, no to na to dziecko tak jakby pluje, czyli robi tfu, 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 tfu. Czy tak jakby po prostu te złe uroki, złe spojrzenia odrzuca. Mamy też tradycję, bo nas na całych Bałkanach, że nosimy oko proroka, które ma złe spojrzenia odrzucać. A dla Macedończyków raczej, jeżeli chodzi o ochronę, no to my mamy w domach ikony albo tak jak ja noszę na ręce. To jest bransoletka, brojanica od słowa broiti, co znaczy liczyć. 33 koraliki, jak 33 lata Chrystusowe, krzyżyk, na którym jest jeszcze wizerunek Matki Boskiej. I to się kupuje w cerkwi, w klasztorze, ale nie kupuje się dla siebie, tylko dla kogoś. Bo mówi się wtedy, ja to tobie daję, żeby Bóg cię strzegł. Także jak najbardziej też to nie jest biżuteria, tylko to jest jakby po prostu błogosławieństwo Boże, które ma nas chronić. Ja swoją dostałam, brojanicę, żebym z każdej podróży cała i zdrowa wróciła do domu. Działa, no działa!